Kontrwywiad RMF FM. Ryszard Kalisz, SLD, dodajmy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pomyślał pan sobie wczoraj, tak jak niektórzy koledzy, Włodek zdradził? Nie, broń Panie Boże. Poparcie Cimoszewicza dla Komorowskiego to nie zdrada? Nie, no naprawdę. Jak słuchałem niektórych kolegów, którzy wypominali Cimoszewiczowi, że był premierem rządu SLD-owskiego, że był marszałkiem Sejmu, że był ministrem spraw zagranicznych, to nie był dzięki nim. To nie był dzięki nim. Czyli dzięki dzisiaj tym, może iść swoją drogą. Oczywiście, że każdy jest wolny, może iść swoją drogą. Włodzimierz Cimoszewicz zawsze miał takie swoje autentyczne poglądy i trzeba to uszanować. Ale uważa pan, że to jest ostateczne zerwanie więzi z SLD, tak jak Józef Oleksy mówi? Uważam, że z SLD, ale nie z lewicą. Aha, może być lewica poza SLD. No jest. No jest. Jest, jeżeli dzisiaj spojrzymy na notowania, to ludzie, którzy deklarują się w Polsce jako ludzie lewicowi, gdzieś około 50% głosuje na Komorowskiego, około 30, w tej chwili 35 głosuje na Napieralskiego, około 15 na Kaczyńskiego i to jest walka o ten elektorat. Natomiast ja uważam, że oczywiście bardzo ważna jest bardzo ważne jest instytucjonalne przeniesienie lewicy, dlatego trzeba w pierwszej turze głosować na kandydata lewicy i dlatego wszystkich namawiam do głosowania na Grzegorza Napieralskiego. A co jest pańskim zdaniem prawdziwym powodem decyzji Cimoszewicza? Polityczny realizm i wiedza, wiara w to, że Komorowski te wybory, tak czy inaczej będzie wybór między Komorowskim a Kaczyńskim, czy też efekt, że to jest efekt jakiejś osobistej niechęci do Napieralskiego? Ale Włodzimierz Cimoszewicz wielokrotnie mówił, i wszyscy to słyszeliśmy, nasi słuchacze, jestem przekonany też. A, bo mówił to w tym studiu, rozumiem, że jeśli Komorowski będzie... Mówił bardzo wyraźnie już rok temu, że on może wystartować tylko wtedy, kiedy byłoby niebezpieczeństwo zwycięstwa Lecha Kaczyńskiego, ówczesnego prezydenta. I mówił też, że poprze tego kandydata, który ma szansę pokonać Kaczyńskiego. No właśnie, teraz jest Jarosław Kaczyński, że tak powiem, to samo. I wcale się nie dziwię Włodzimierzowi Cimoszewiczowi, on jest konsekwentny, ale proszę pamiętać, że on jest cały czas człowiekiem lewicy i nikt poza lewicę nie ma prawa go wystawiać. A myśli pan, że gdyby to pan startował, to by Cimoszewicz też coś takiego zrobił? Nie. Nie zrobiłby. Nie. Bo nie lubi Napieralskiego. Nie, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. To jest kwestia... Tylko czy pan by wygrywał po prostu z Kaczyńskim? Wie pan, zostawmy na boku. Pan dzisiaj chce mnie sprowokować do powiedzenia, jakie ja miałem notowania przed decyzją o wyborze kandydata. Nie powiem. Dzisiaj kandydatem lewicy jest Grzegorz Napieralski. W pierwszej turze teraz 20 czerwca trzeba go poprzeć. A ta deklaracja urwie Napieralskiemu parę procent? Zaszkodzi mu bardzo? Też nie sądzę. Znaczy ja... Parę chyba nie. To znaczy, myślę, że to już jest późno. Dlatego, że jak już powiedziałem, ten elektorat lewicy ma swoje ugruntowane przekonanie, na kogo głosować. I te przejście na ta zwyżka na Napieralskiego, ona miała charakter, powiedziałbym, bardziej nie lewicowy, a taki pokoleniowo luzacki trochę. Napieralski robi bardzo taką aktywną kampanię, pracowitą. Ale jako polityczny realista i pan, i ja obaj wiemy, że i pan to powie, że Napieralski tych wyborów nie wygra. Że będzie wybór między Komorowskim a Kaczyńskim w drugiej turze, ale prawda? Czy ja to muszę mówić? Pan może. A panu nie wypada. Napieralski mówił, że walczy o to, żeby najpierw żeby wygrać, a teraz mówi, że walczy o to, żeby wejść do drugiej tury. I teraz pytanie jest takie. Czy lewica powinna po tej pierwszej turze usiąść do stołu z oboma kandydatami i z oboma negocjować warunki poparcia przed drugą turą? Wie pan, państwo jest ważne. Państwo. Ten pięknie cały zbiór naszych, państwo jako zbiór obywateli. Ja jestem przekonany, że każdy wyborca lewicy, a lewica jest za wolnością, za demokratycznym państwem prawnym, za prawami człowieka, wie doskonale, co zrobi w drugiej turze. Czyli dla wyborcy lewicy wybór między Komorowskim a Kaczyńskim to nie wybór, bo wiadomo, że Komorowski, jak rozumiem. To pan powiedział, natomiast ja znam ludzi lewicy i wiem, jakie wartości dla lewicy są ważne. Na pewno nie populizm skrajnie nacjonalistyczno-prawicowy. I populizm skrajnie nacjonalistyczno-prawicowy to jest Jarosław Kaczyński? A pan tego nie zauważył? Pytam pana o zdanie. To jest na pewno PiS. PiS przejął elektorat LPR-u, przejął elektorat Samoobrony i stąd z partii takiej konserwatywnej narodowo stał się nacjonalistyczno takim populistyczną partią. A uważa pan, że Komorowskiemu należy postawić jakieś warunki poparcia?
Ja jeszcze raz panu powtarzam. Dzisiaj my... No ja wiem, że dzisiaj mamy pierwszą turę, ale pytam już o drugą turę. Zobaczymy, co będzie... przyszłość. Zobaczymy, co będzie 20 czerwca o godzinie 20, a i tak jestem przekonany, bo znam realia, że pewnie będzie przedłużone głosowanie, to może o 22, a może o 23. A jest taki wynik, który politycznie zabije Napieralskiego? Ale ja jeszcze raz chcę powiedzieć, nie, no poczekajmy pan na te analizy. No co pan taki nerwowy, panie redaktorze? Pan zawsze taki spokojny analityk, a tu pan nerwowy się zrobił. Ile mamy dni jeszcze? Kompletnie żadnej nerwowości. Ile mamy jeszcze dni? Dzisiaj jest środa rano. Do czwartek, gdzieś piątek, sobota, niedziela, wieczora późnego w niedzielę. Niech pan się uzbroi w cierpliwość. Proszę kaweńkę. No nie, kawa nie sprzyja cierpliwości. No to co, dziwnie, a co pana uspokaja? Sen najbardziej. No to niech pan idzie spać i się obudzi w niedzielę wieczorem. To musiałbym zapaść w sen zimowy. Ale pewnie by pana zwolnili, bo pomyśleli, że robi pan co innego, a nie śpi. Pan słyszy tak jak ja o różnych scenariuszach powyborczych. O tym, że PSL pójdzie, odejdzie z koalicji, na to miejsce wejdzie w SLD, albo że jeśli wygra Kaczyński, to pan, SLD zwiąże się z PiS-em. Któryś z nich wydaje się panu realny? Ja chcę powiedzieć, że mamy wyraźnie dzisiaj w Polsce ustawienie ideowe. SLD przekształca się z partii klasowej w partię chadecką. Wyraźnie w partię SLD? Nie, przepraszam bardzo. Wie pan, jest moda na przejęzyczenia ostatnio. Panu by się przydał taki sen, panie pośle. Też, oczywiście, bo pan mnie z łóżka dzisiaj ściągnął, ale jest moda na przejęzyczenie, to ja się poprawiam, przed chwilą się przejęzyczyłem. Chciałem powiedzieć PSL. A PSL jest partią chadecką, w związku z tym jej blisko do konserwatywnej części Platformy i oczywiście do bardziej konserwatywnej, a nie tej narodowej części PiSu. A SLD bliżej do liberalnej części Platformy, bo przekształca się w partię bardziej liberalną. No widzi pan, jaki pan inteligentny. I SLD, lewicy. Wierzy pan w koalicję lewicy z Platformą Obywatelską? Nie teraz. A po następnych wyborach? Wszystko jest możliwe. Ryszard Kalisz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.